herbem Suwałk mamy od szeregu lat pewien problem. Ten herb, który funkcjonuje, który wszystkim jest znany, nie jest herbem, który uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej. Można nawet pokusić się dalej i postawić taką tezę, że ten herb jest nielegalny. Bo jeżeli taka komisja, Komisja Heraldyczna, zajmuje się opiniowaniem właśnie herbów jednostek samorządu terytorialnego, a takiej opinii pomimo naszych starań, trzykrotnych starań, nie udało się uzyskać, a nadal się tym herbem posługujemy, no to można powiedzieć, że no tutaj jesteśmy na bakier z literą prawa. I nadszedł właściwy moment i czas, żebyśmy uporządkowali tą całą sytuację. Podjęliśmy próbę uporządkowania przy projektowaniu insygniów władzy. I ta postać nowa herbu, która się pojawiła, wywołała szereg dyskusji, szereg komentarzy, nawet i krytyki. Chciałbym, żeby ta dyskusja dzisiaj, która będzie prowadzona, miała charakter merytoryczny. Żeby w miarę no, były wypowiedzi no, skoncentrowane na określonym symbolu, na określonej postaci, jak ten herb wyglądać, bo nie możemy chyba prowadzić dyskusji w kategoriach, czy się nam ten herb podoba, czy nie podoba. Cały problem zaczął się z państwem, jeśli to tak mogę określić, od przywileju Augusta II z 2 marca 1720 roku. To jest nadanie prawa magdeburskiego, w którym wyraźnie napisano, a że to miasteczko jest założone pod tytułem świętego Romualda i świętego Rocha, tedy mają na znak protekcji używać na pieczęci miejskiej tych świętych przy trzech górach z krzyżem i z koroną. Kropka. Nie ma wyobrażenia graficznego. Czasami takie wyobrażenie jest spotykane w przywilejach królewskich. W waszym przypadku nie ma tam wyobrażenia. Być może był w oryginale przesłanym do miasta, ale ten się niestety nie zachował. To jest cały opis, który posiadamy. Na podstawie tego opisu rada, burmistrz ówczesny, być może wójt, trudno powiedzieć kto dokładnie, zlecił wykonanie pieczęci miejskiej. I taką pieczęć wykonano, wizerunek zachował się w Wilnie, w Archiwum Wileńskim. Został opublikowany, zresztą nie tak dawno. Naszym zadaniem tak naprawdę była dość trudna sztuka przełożenia tego, co jest w okrągłej pieczęci, w tarczę herbową, no, która okrągła nie jest. Na wizerunku pieczętnym wyraźnie widać tak zwane trójwzgórze. Ono tak jest w heraldyce polskiej, słowackiej, węgierskiej, no, środkowoeuropejskiej, o tak powiem, generalnie przedstawiane. To, co macie państwo w starym herbie, jeśli to tak mogę dzielić stary, nowy, to co macie państwo w starym herbie jest żywcem wzięte z herbu zakonu Kamedułów. Problem jest w tym, że jest to herb włoski, sporządzony według zasad heraldyki włoskiej. Jest to taki trochę problem transkrypcji. Czy przenosić jeden do jednego heraldykę włoską, eksportować do heraldyki polskiej, czy to, co heraldyka włoska przedstawia tak, u nas przedstawia się inaczej, no to u nas przedstawić po polsku. Komisja Heraldyczna generalnie stoi na stanowisku, że no właśnie to, co jest włoskie, to u nas ma być polskie. Stąd zmiana trochę kształtu, chociaż dalej są to tak zwane, jest to dalej tak zwane trójwzgórze. Tak to się nazywa. Oczywiście z tego, co do mnie dotarło, z tego, co otrzymałem informacje,
Między innymi padał tam zarzut, że w nowym herbie twarze nie są cieliste, to się nazywa. No z bardzo prostej przyczyny. Heraldyka staropolska nie zna takiej tynktury, nie zna takiej barwy. W heraldyce staropolskiej są cztery tynktury i dwa metale. Cztery tynktury, czyli cztery kolory. Czerwony, zielony, niebieski, czarny. I dwa metale, czyli złoto i srebro. Złoto oddaje się kolorem żółtym, srebro oddaje się kolorem białym. W związku z tym, że heraldyka staropolska nie zna barwy cielistej, zdecydowaliśmy się na użycie koloru białego na twarzy, żeby je też odciąć od aureoli. Żeby twarz nie zlała się z samą aureolą, żeby jakoś tam trochę przynajmniej była czytelna. Z tego, co pamiętam, były przez Państwa zlecane, jakby wskazywane uwagi polegające na samych szatach, kształcie szat świętych. One są takie, jakie są w tej chwili. To nie znaczy, że są jedynie słuszne, że nie można w nich wprowadzać pewnych zmian, korekt. To jest kwestia długości rękawa, nie wiem, na przykład milimetr dłuższa, milimetr krótsza broda. To jest wszystko do negocjacji, do rozmów, z prostej przyczyny. To jest wizja rysownika heraldycznego. To jest kwestia estetyki. Jeden to narysuje milimetr dłuższe, drugi narysuje to 3 milimetry krótsze. To jest kwestia pióra, jeśli mogę to, pędzla, jeśli mogę to tak nazwać. Pies. Pies, który w pieczęci jest jakoś tam siedzący, tu też jest siedzący, z czarną, wyciągniętą łapą. Jest ta legenda o tym, że on liże nogi świętego. Można tą szatę ewentualnie podnieść trochę do góry, odsłonić świętemu nogi i spowodować, narysować to w taki sposób, że on tą nogę będzie lizał. Ale jest to kwestia troszkę wtórna, dlatego że w heraldyce, w sztuce rysowania, w heraldyce nie liczą się tego rodzaju szczególiki, liczy się atrybut. Nie jest ważne, czy on ma szatę tam troszkę dłuższą, troszkę krótszą. Mówiąc po prostu, najważniejsze jest to, co trzyma w ręku. Jak widzimy jakiegoś świętego z brodą i trzyma dwa klucze, no to wszyscy wiedzą, że to jest święty Piotr i już nie jest ważne, czy on ma szatę po kolana, po kostki, niebieską, zieloną, jakąkolwiek. Ważne są te dwa klucze. Ta poprawka polegająca na zaćwieczeniu krzyża na, czyli wbiciu, jeśli to tak mogę powiedzieć, krzyża w trójwzgórze. No po prostu tak to jest na tej starej, najstarszej waszej pieczęci. On nie wisi tak jak w starym herbie. On jest po prostu zaćwieczony. Jest to wyraźnie tak zwany krzyż łaciński. Taki jak tutaj, tak. Z tymi specyficznie narysowany. On się w heraldyce i w ogóle nazywa krzyżem łacińskim. Z tego, co do mnie dotarło, była jeszcze kwestia samego wyglądu twarzy. No ale to tak jak mówiłem, to jest kwestia po prostu pędzla danego rysownika. Jeden narysuje troszkę starszego, inny narysuje tam zmarszczki, jeszcze inny nie narysuje nic. Proszę tylko pamiętać o jednym. Generalnie zasada jest jedna. W heraldyce nie ma przedstawień 3D tak zwanych. Nie ma przestrzeni. Heraldyka jest taka trochę podobna do ikony prawosławnej. Płaska. Tam nie może być wyraźnie widoczne, co jest z tyłu, co jest z przodu. To się wtedy tylko przedstawia wielkością na przykład postaci. Była jeszcze, zdaje się, pytanie na temat koloru laski z bukłakiem, prawda, tych atrybutów. W heraldyce jest zasada, że nie mnoży się barw bez potrzeby. Im mniej kolorów, tym lepiej. W tym przypadku pies jest czarny akurat, jako wyjątkowo tutaj, z bardzo prostej przyczyny. No, jakbyśmy go zrobili albo srebrnego, albo złotego, to na tej białej szacie on byłby po prostu niewidoczny. Nie widać byłoby, co to jest. I stąd tylko pojawia się czerń na
na tym nowym, nazwijmy go, wzorze. Heraldyka miejska była dużo bardziej swobodna niż heraldyka rycerska. Że no inne było zastosowanie tych herbów. Że te herby często kształtowały się później, zdecydowanie później. Zwykle, najczęściej, najpierw mieliśmy do czynienia z pieczęcią. I tutaj właśnie to wszystko wymaga szeregu, to wymaga ogromnej precyzji, oczywiście znajomości warsztatu, kontekstu historycznego. I proszę Państwa, na stronie żałuję, że nie otrzymaliśmy materiałów na piśmie, nie otrzymaliśmy na przykład uzasadnienia historyczno-heraldycznego do tego herbu, bo to no, zmieniłoby troszkę, czy pozwoliłoby dyskutować o pewnych problemach, byśmy wiedzieli, gdzie te problemy, na jakim poziomie były, jakie podjęto rozwiązania. Tak, mamy tylko pewien efekt finalny. Natomiast bardzo mnie zaniepokoiły pewne informacje na stronie Urzędu Miasta, zamieszczone 2 grudnia, gdzie są fragmenty opinii Komisji Heraldycznej. I tu powiem szczerze, resztki włosów mi się czasem jeżyły na głowie, jak spotykam się no, z małą, czy może no, z pewną problemem precyzji w formułowaniu myśli. Otóż, na przykład, jako podstawę herbu zaleca się uwzględnienie 2 źródeł historycznych. Przywileju z nadaniem herbu dla Suwałk 1720 roku. Oczywiście, herbu w 1720 roku nie nadano. Nadano wyłącznie pieczęć. I tu też, tak mi się przypomniało, takie uzupełnienie ad vocem pana. Otóż, to godło, ta pieczęć i godło w ramach tej pieczęci, to jest element pewnej symboliki, która kształtowała się już wcześniej. I to jest też ciekawostka. Warto poznać historię miasta, żeby się dowiedzieć, że takim pierwszym widocznym symbolem w mieście to było wezwanie kościoła. To był kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Zwracam uwagę na herb. Mamy krzyż. Kolejna sprawa, rok 1715, rewersał kamedulski, rok 1710, prawo do targów i jarmarków. Niestety treści tego dokumentu, wstyd powiedzieć, na 300-lecie nie znamy. Mam nadzieję, że efektem 300-lecia będzie poznanie między innymi treści tego przywileju. 1715 rok, rewersał kamedulski. I to przywilej królewski Augusta II. 1715 rok, rewersał tak zwany kamedulski, przywilej kamedulski dla Suwałk. Tu już pojawia się nowa symbolika. Pojawia się święty roch, proszę Państwa. Stopniowo, 5 lat później mamy świętego roch. Oczywiście on się pojawił troszkę wcześniej, zapewne miał swój ołtarz w kościele. Właściwie to była kapelania, to nie była parafia. Przez wiele jeszcze dziesiątki lat, właściwie niemal do końca XVIII wieku. I dopiero rok 1720 mamy już tę pełną symbolikę, to godło na pieczęć. Ta pieczęć pochodzi z Petersburga, proszę Państwa, z Heroldi. To jest taki problemik. A poza tym, no warto było przeprowadzić kwerendę. W naszym archiwum w Petersburgu są 2 odciski. Jeden w Oszczku. Natomiast my w Suwałkach mamy też 2 odciski. Oba to są pieczęcie opłatkowe. Papier wyciskany, pieczęć wyciskana na wilgotnym papierze. One nie są może specjalnie widoczne, no ale to są te zabytki. Mamy tylko 4 odciski, proszę Państwa, znane dobrze. I to jest drugi odcisk na dokumentach oryginalnej pieczęci kamedulskiej. Jak ta pieczęć była wykonywana? No na pewno nie przez miasto, nie przez wójta, czy wtedy nawet tylko była wykonywana na pewno przez kamedułów. To było biedne miasteczko. I też, proszę Państwa, taka sprawa, że nie znamy wizerunku. Nie znamy, ale kameduli go znali. Dlaczego, to zaraz powiem. Nie wiem, czy Państwo zadali sobie trud, żeby odczytać, co jest na tej pieczęci i tak właściwie o co w tej pieczęci chodzi. Bo to jest też punkt wyjścia do dalszych rozważań.
Posłużę się znowu tym wizerunkiem od pana Edmunda Rymszy. On przedstawił taki swój własny szkic, może niezbyt udolny pod względem plastycznym, ale pokazuje, o co chodzi, co tam jest. No jest to przedstawienie bardzo nietypowe. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na dwa fakty. Mamy do czynienia, to jest epoka baroku. To jest epoka wybujałej fantazji, szczególnie Kameduli. W tej fantazji celowali. To byli ludzie bardzo inteligentni, świetnie wykształceni, lubiący zagadki, rebusy. Proszę państwa, ja podjąłem się w jakimś momencie przetłumaczenia przywileju nadania dóbr Kamedułom przez rzekomego, przez Jana Kazimierza. Z tego wszystkiego się okazało, on został odczytany przez moją mamę dawno temu. Mamy go w formie druku na maszynie, także i nie stwierdziłem błędów. Natomiast z tłumaczeniem tego, jest w języku łacińskim, z tłumaczeniem tego na język polski jest ogromny problem. Łacina oczywiście jest bardzo specyficzna, a co więcej, właściwie jest to, proszę państwa, poezja. Do tego trzeba się zabierać nie jak do dokumentu urzędowego. Takim dokumentem z pewnością jest ten akt z 1720 roku, nadania praw magdeburskich, ale jak do poezji, jak do literatury. Zdołałem przetłumaczyć kilka zdań i kosztowało mnie to naprawdę wiele trudu. Podobnie jak wiele trudu kosztowało mnie zrozumienie, o co chodzi w tej pieczęci. Przedstawiając to kilka tygodni temu tutaj tę kwestię, troszkę inaczej tłumaczyłem. Jeden z wyrazów, a jest to wyraz bardzo kluczowy, jak się okazuje. Wieloznaczny, ale za chwilę. To jest napis oczywiście w otoku po łacinie. Hoc sigillum datum est civitati suvalki atribus montibus vigrensibus. Tu pan Rymsza błędnie troszkę odczytał, bo stwierdził, że nie suwalki a, tylko suwalkia. Połączył to z nazwą miasta. Oczywiście wtedy wychodzą bzdury. Dopiero oddzielenie tego to jest po prostu przyjmek. No, mówi o tym, o co w tym chodzi. Czyli ta pieczęć dana jest miastu Suwałki przez, i tu proszę państwa, ten właśnie wyraz, ja to tłumaczyłem, tribus, przez zgromadzenie, no wiadomo, te afiliacje związane z plemionami rzymskimi, trzema. Aż proszę państwa zrozumiałem, że to nie w tym kierunku, nie w kierunku, że tak powiem, społecznym znaczenie tego terminu, ale jest jeszcze inne znaczenie. To jest liczebnik 3, liczebnik główny również w takiej postaci, bo były trzy wzgórza. Trzy plemiona łacińskie, 7 wzgórz oczywiście. Trzy plemiona rzymskie. Więc jest to 3, proszę państwa. Mamy tutaj oczywiście świętego Rocha. Ja opisuję nieheraldycznie z drugiej strony, wiem o tym, ale może z tej strony zacznijmy. Dlatego, że on ma taką formę dynamiczną, dlatego mi się tak wysuwa na pierwszy plan. On po prostu biegnie. On biegnie z pomocą, dlatego że w momencie zakładania Suwał w 1710 roku grasowała tu na naszym terenie straszliwa epidemia. Ludzie, i to właściwie można porównać z epidemią tą 13-14 wieczną, średniowieczną. Stąd uciekano się do pomocy nadprzyrodzonej, pomocy Boga poprzez świętych. To byli różni święci, to nie tylko święty Rok, który oczywiście jest patronem chroniącym od zarazy, ale to święta Agata, która również chroni od zarazy. To święty, przepraszam, nie od zarazy, od nieszczęść. To jest święty Sebastian, który chroni od zarazy. I tu w okolicznych miastach właśnie były msze, modły wznoszone poprzez tych świętych o odwrócenie nieszczęść. No tu wybrano świętego Rocha. To jest też ciekawostka, jak wspaniałe jest to godło. Proszę państwa, świętych Roków jako patronów kościoła, jako gdzieś tam przedstawionych na ołtarzach, w różnych kościołach jest bardzo, bardzo wielu, choćby święty Roch w Białymstoku, tak? Natomiast naprawdę niewiele miast ma wśród swoich patronów świętego Rocha. Najczęstszym patronem jest chyba święty Jan, tak? Który w Polsce możemy naliczyć... Chrzcicielu, którego możemy naliczyć pewnie, może tak. Tak, i różnie przedstawiany, przeważnie głowa, ale w różnych przedstawieniach. Natomiast ze świętym Rochem jest gorzej.
I tu Suwałki znajdują się wśród tak elitarnych miast jak właśnie Wenecja, jak Montpellier. No to jest znakomite towarzystwo. Także widzimy, że on jest przedstawiony zupełnie inaczej, właśnie nie tak jak zwykle na pieczęciach. Bo to podobnie się przedstawia, tak jak pan tu mówił, i na herbach, tak hieratycznie, dość sztywno, prosto, tak, w sposób mało skomplikowany. Tu on biegnie. To też jest, proszę państwa, inna forma, bo to jest mała forma rzeźbiarska w gruncie rzeczy. To jest trójwymiarowe, też musimy z tego zdawać sprawę. Choć przedstawienia generalnie, jeśli chodzi o perspektywę, tutaj też raczej dążą do dwóch wymiarów. No i cóż, jest on w miarę czytelny, tak? Ma krótko szatę. Ja jednak będę pił do tej szaty. To nie tylko te atrybuty, ale to również ten ubiór. Łatwo go ubrać w habit, w szatę długą, identyczną jak powiedzmy szata kamedulska, i wtedy wychodzi nam w komunikacji społecznej kameduła. Jest to istotne, proszę państwa. No tu on ma rzeczywiście szereg atrybutów. Ma i ten kij pielgrzyma, ma i ten bukłak na wodę, czy z lekarstwem, jak są różne podania. Jest ten piesek, który tutaj liże jego nogę. No zwykle święty roch jest jednak podkasany, proszę państwa. Jest przedstawiany dość krótko, przynajmniej pokazuje nogę. Kolejna sprawa. To właśnie po środku. To Trójwzgórze. No to jest oczywiście, pan też słusznie powiedział, to jest in extenso godło kongregacji Monte Corona. Widzimy, że krzyż wcale nie jest taki łaciński, że ta korona też troszkę tam inaczej jest przedstawiana. Tu mamy z kolei dzieło z Biblioteki Kamedulskiej i mamy w miniaturce jeszcze inny obraz tego krzyża. Widzimy, że to jest zmienne, to się zmienia i tych gór. One rzeczywiście wszystkie są posadowione na dolnej krawędzi. I teraz, żeby zrozumieć genezę godła tej kongregacji, to łatwo się tego doszukać też w godle benedyktyńskim. A kameduli wyrośli z benedyktynu. Święty Romuald właściwie nie był kamedułą, tylko benedyktynem całe życie, bo dopiero 50 lat po jego śmierci ustanowiono zakon kamedułów. Teraz a propos genezy herbu Suwałk. Nie pieczęci, a herbu. Wszystko wskazuje na to, że to jest dopiero połowa XIX wieku. Tutaj w tych uwagach Komisji Heraldycznej nawet stwierdzono, że jest to pewnie późne i najprawdopodobniej dodane przez rosyjskiego zaborcę. No tak niezupełnie. Między innymi żółty kolor, ale generalnie ten herb. Niezupełnie, dlatego że to było stworzone w roli Królestwa Polskiego w Warszawie w drugiej połowie lat 40. XIX wieku. To jest niestety tylko odrys, bo to się nam nie zachowało, tak jak 90% zasobu archiwum akt dawnych w Warszawie, bo to było właśnie w zasobie tego archiwum. I to jest odrys przed wojny profesora Mariana Gumowskiego. No, na ile wierny? Miejmy nadzieję, że wierny. No to widzimy, że jeszcze mamy niebieski kolor szat tych świętych. On ich, czy no, ten projekt, tak, XIX-wieczny, po XIX wieku, nakazał im uklęknąć. Psa mamy niebieskiego w kolorze szat. Także to jest geneza tego herbu współczesnego. On bazuje na oczywiście na tej pierwszej pieczęci, na przywileju. A dlaczego? Wiemy to z opisu, który przytoczył Marian Gumowski, że w środku mamy trzy góry wingrowskie. Tu może wrócę do tego wizerunku pieczęci. Właśnie ten święty Romuald jest przedstawiony również nietypowo. Normalnie w takiej sytuacji on by trzymał model opactwa. I wtedy byłby czytelny, bo to jest jego główny atrybut, nie laska. Tak jak to widać na podstawie rzeźby tego przed kościołem świętego Aleksandra. Nie laska, ale właśnie ten model opactwa. Bywa przedstawiany jeszcze w różnych innych sytuacjach.
Drugie główne przedstawienie to jest podczas modlitwy, kiedy jest ochraniany przez anioła, podczas tego, kiedy szatan stara mu się zadać razy. Bo były takie relacje w legendzie o świętym, że no, doznawał fizycznych razów od szatana. I anioł go chronił. On jest zatopiony w modlitwie, zwykle ma rozłożone ręce, głowę, oczy wzniesione ku niebu. No, tego się nie da przedstawić. Nawet na pieczęci z tym szerszym polem okrągłym, nie mówiąc o tarczy herbowej węższej. No i jeszcze jest trzecie przedstawienie, jak podczas snu śni mu się drabina, po której zakonnicy w białych szatach wstępują do nieba. Czyli to jest jakaś tam forma tej drabiny Jakubowej, można powiedzieć. Od tego ci kameduli... Tak się uważa, się zaczęli właśnie od tego snu, te białe szaty. I proszę Państwa, co on robi? Co ten gest oznacza? Właśnie, on oznacza to, że święty wskazuje na napis w otoku. Zamiast trzymania modelu opactwa, on wskazuje na klasztor wigierski. Tribus montibus vigrensibus. Kameduli generalnie nie nazywali swojego klasztoru Tribus Montibus Vigrensibus. Określali się przez Erem, Erem Góry Wigierskiej, Eremus Montibus Vigrensibus. Po co te trzy? Ano po to, żeby była łączność z kongregacją, żeby było uzasadnienie dla tego herbu. Dlaczego to jest tak zawalowane? Nie wiemy. Być może to ta skłonność kamedułów do rebusów. A być może jest to, proszę Państwa, okres, cały czas walk o nieruchomości. Rok 20 to jest zakończenie kolejnego etapu walki o posiadanie kamedułów. Być może chodziło o właśnie te kwestie, żeby nie drażnić strony królewskiej. I mamy wreszcie 1965 rok, Miasta Polskie w tysiącleciu. Widzimy, że no jest 1965. Jest to inna wersja tego przedstawienia z połowy XIX wieku. No ale tu nam się wiele zgadza. Tu już nie będę analizował. No rzeczywiście ten krzyż, tak jak tam pływa, on jest nieprawidłowo przedstawiony. Ta korona, no też te trzy zwieńczenia w kształcie lilii heraldycznych, no nie odpowiadają chyba w większości tym przedstawieniom korony, choćby na starej pieczęci, bo tam mamy pięć i niekoniecznie są to lilie. No i tu ewidentnie ten święty roch jest słabo rozpoznawalny. No to tak faktycznie, to słusznie i komisja heraldyczna to zwraca uwagę, że ten piesek on jakby się oderwał od tego świętego rocha, a on istniał samodzielnie. No i tu niestety jest pole do interpretacji czy nadinterpretacji wtedy. Zaczyna się mówić, że jest to osobny element. Zresztą, dlaczego on jest czarny? To pan może dobrze było, żeby dopowiedział, że czarny to jest taki kolor neutralny. Jak innego koloru nie chcemy, nie możemy użyć, to używamy tego czarnego. Jak mówiłem, jest jeszcze zasada do tych barw i ten kolor. Nie mieszamy, tak. Zasada taka, nie nakładania. Zasadą alternacji. Tak. To znaczy, nie wolno położyć koloru na kolor, ani nie wolno położyć metalu na metal. Tak. Z wyjątkiem czarnego. Tak. Czarny może być neutralny. Raz metalem, a raz tak. Kolorem. Tak. I nim można swobodnie to taki wybieg. Żonglować. Tak. Tak. To także jeśli chodzi o kolorystykę, oczywiście też możemy dyskutować. No, czerwony pewnie, jeśli chodzi o tło. No, pewnie dlatego, że opierano się na tym przywileju królewskim, na pieczęć, stąd ten czerwony. No, można było zastosować niebieski, gdyby odnieść się do tej, wiedzieć, że po środku to jest herb kongregacji Monte Corona i wiedzieć, znać jaka jest kolorystyka i benedyktyńska i akurat kamedulska, jeśli chodzi o herby. No góry, no to wiadomo, to jest odbicie tego, co naturalne, też jest taka zasada, prawda, w heraldyce, no więc narzuca się to zielone, choć jak widzieliśmy, stare XVII-wieczne oryginalne rysunki herbowe przedstawiały te góry jako białe, czyli srebrne, tak jak zresztą i krzyż. No właśnie, proszę Państwa, no i to jest ta wersja współczesna, która niewiele się różni, aha, no mówiłem o Gumowskim, no Gumowski był konsultantem
w tym wydawnictwie Miasta Polskie w tysiącleciu i on dostarczał materiałów. I to na podstawie właśnie tych materiałów, które dostarczył jego konsultacji, ten rep powstał. No i potem dalsza wersja, tak, tego herbu, troszkę inna też tutaj kolorystyka mamy. Proszę Państwa, no, ten herb też ma już swoją tradycję. Ja doskonale pamiętam z dzieciństwa uroczystości 250-lecia Suwałk. Miałem wtedy 7 lat. Widziałem to, co się dzieje głównie z archiwum, gdzie moja mama pracowała. I pamiętam lansowanie tego herbu z tamtych czasów. Pamiętam naukę w szkole. Miałem chustę z tym herbem. Miałem proporczyk z tym herbem. Miałem znaczek wpinany w klapę, metalowy też właśnie z tym wizerunkiem. Także od tego czasu, mimo że ci święci może nie wszystkim pasowali w tamtych czasach, ten krzyż też zdecydowanie nie, ale jednak ten herb, no, był promowany. Ten herb istniał. No może też nie zawsze potrafiono odpowiednio te postaci zrozumieć, co ten herb przedstawia, wytłumaczyć. No czasami byli to też kameduli, to wcale nie był Święty Rok, Święty Romuald, tylko kameduli. Bo te niestety te białe szaty, zwłaszcza świętego Rocha z tym oddzielnym pieskiem, one tutaj nie powodowały im pewną nieczytelność. I właśnie to jest to, żeby, no, ponad chyba nawet te zasady heraldyczne, czy poza tymi zasadami, czy może nawet i w ramach tych zasad, trzymać się zasady czytelności tych symboli. To jedno. Drugie, no właśnie jest pytanie o zachowanie tradycji. Bo często, no nawet ta komisja heraldyczna w tych uwagach, no, kolejny, czwarty punkt. Na najstarszej pieczęci widnieje ukoronowany krzyż będący symbolem Chrystusa Króla. No jak ja to przeczytałem, to ja myślałem, że ja siedząc upadnę. Ja nie mam pretensji do Pana, tylko no, to jest ten organ oceniający i nadający pewien kierunek temu wszystkiemu. Proszę Państwa, Święto Chrystusa Króla zostało ustanowione w 1925 roku przez Piusa XI. Jest to piernik do wiatraka. To jest w ogóle nie ta symbolika. Mówiliśmy, że jest to po prostu in extenso godło kongregacji Monte Corona. Czyli mamy tutaj trzy góry przejęte od, z krzyżem przejęte od benedyktynów. I proszę Państwa, no, z tymi górami, z ich znaczeniem, to też nie jest takie proste. Zastanawiałem się, jakie jest znaczenie, co to oznacza. Korona, wiemy. To jest ten dodatkowy element dodany na godle tym benedyktyńskim. To jest ten rebus. To jest góra koronna, Monte Corona. Natomiast co benedyktyni myśleli, projektując to godło? Co tam jest wyobrażone? No cóż, zdarzały się nie tylko trzy góry, ale i sześć gór. Zdaje się, że święty Benedykt bywa też przedstawiany z takim herbem, z sześcioma górami, z krzyżem. No oczywiście tu pewnie kluczem jest Biblia i odwoływanie się do przeróżnych, jak jeszcze gór, także pagórków w Biblii. No te trzy góry, raczej franciszkanie, te trzy góry są u nich czczone. Mianowicie, no już w tej chwili z pamięci nie przypomnę, góra, na której Abraham miał złożyć ofiarę z Izaaka, a więc symbol wierności, symbol ofiarności, oddania. To właściwie był pagórek właśnie w ziemi Mira, nie Mira, no, mogę się mylić. Oczywiście góra Tabor jako druga, więc przemienienie pańskie i te słynne słowa, to jest syn mój miły, w którym mam podobanie. No i trzecia góra, oczywiście z krzyżem, czyli rzecz jasna Golgota. Tak to tłumaczą franciszkanie. No, być może, że tu trzeba by jeszcze dalszych badań.
żeby dalej, żeby się upewnić. Na górze Tabor jest klasztor benedyktyński z XII wieku, więc to też jest taki ślad, że benedyktyni być może, że kiedyś. No poza tym krzyż, proszę Państwa, benedyktynów, tak jak wspomniałem, jest to też symbol świętego, atrybut świętego Benedykta. Krzyż świętego Benedykta. Także tak można by wytłumaczyć ten herb. Także mamy tutaj znacznie więcej tych elementów religijnych, nie tylko dwóch świętych. Mamy w całości godło kongregacji Monte Corona, na dodatek mamy krzyż, który także należał do przestrzeni symbolicznej miasta, tak jak wspomniałem, to był ten właśnie kościół pod Wezwaniem. I także to był jarmark, proszę Państwa. Dlatego, że największe święta równocześnie były dniami jarmarków. Wtedy były zarówno odpusty, jak można było coś przehandlować i można było się pobawić. Tak? To tam w tych czasach sakrum z profanum się łączyło. Dobra, jakie są wnioski? No wydaje mi się, że no generalnie sprawa wydaje się prosta. Tak? Wiemy, co na tym herbie powinno wystąpić. Kolorystyka, no nie wiem jak, to też jest pytanie do panów, czy panowie się zastanawiali nad jakąś rewolucją w tej kolorystyce, poza tym, o czym panowie mówili, czy na przykład ten kolor błękitny, który występuje... Kolor tarczy, tak. Który występuje od właściwie chyba tej pierwszej dyskusji z 2004 roku, jeśli dobrze pamiętam. To szczególnie on, świętej pamięci Stefan Maciejewski, tak naciskał, zresztą dziennikarz, pisarz naciskał na ten kolor niebieski jako kolor nieba, tak, kolor związany z duchowieństwem. No oczywiście z kamedułami, którzy właśnie wstępują do nieba choćby po tej drabinie świętego Romualda. No i z pewnością no rzeczywiście, polska heraldyka, zresztą widzieliśmy, że i przykłady i na tej pieczęci, że ta góra, ona nie ma żadnej podstawy, ona rzeczywiście dotyka do krawędzi, czy to pieczęci, czy tu no należałoby, choćby większość tych godeł kongregacji Monte Corona, czy benedyktyńskie, że ta góra rzeczywiście opiera się na krawędzi. No ale jest pytanie, jak umieścić właśnie tych świętych i poza tym właśnie to też jest taka kwestia, że, no myślę, że tak, że ten emblemat kongregacji Monte Corona no powinien jednak być potraktowany pieczołowicie, że to nie powinna być podstawa. Takie mam wrażenie. Święci co prawda na Państwa projekcie widać, że nie stoją, tak? Oni są jakby znowu za, tak? No tak, także znowu mamy ten plan, tak? Dodatkowy. No ale pies to już tam chyba po tym wzgórzu biega. No i kolejna sprawa to też ta korona, no bo tu widać było w Państwa projekcie takie dążenie, kontynuacja i zmiana. I ja tak nie jestem pewien, chciałbym usłyszeć z Państwa ust, ponieważ nie miałem tego opracowania. Jakie było uzasadnienie, jakie zostały podjęte decyzje po różnych analizach materiałów źródłowych, kontekstu historycznego? Zacznę od tej opinii, która Pana tak bardzo zbulwersowała i o tym, będący symbolem Chrystusa Króla, prawda? To są czasy pana profesora Kuczyńskiego. Tam jest mnóstwo tego rodzaju wpadek związanych z właśnie symboliką religijną. Rzeczywiście tutaj, znaczy ja się nie mam za o co bić w piersi, bo ja nie jestem członkiem komisji heraldycznej, ale sam czasami rwę, a mam co rwać z głowy, jak czytam tego rodzaju historyczne kwiatki. W tej chwili, proszę mi wierzyć, od paru lat to jest nierealne, niemożliwe, żeby coś takiego opuściło Komisję Heraldyczną z bardzo prostej przyczyny. Przewodniczącym Komisji Heraldycznej w tej chwili jest Paweł Dudziński, ksiądz rzymskokatolicki. Więc on na to zwraca taką uwagę, że tam się przecinki muszą zgadzać, ale to tak troszkę tytułem wtrętu. Zadał pan pytanie o kolor tarczy. Niebieska, czerwona.
oczywiście możemy dywagować i zastanawialiśmy się i my, i no i właśnie, i tu jest ten problem pewien. Myśmy odziedziczyli, że tak powiem, tą robotę po świętej pamięci panu Alfredzie Znamierowskim, członku Komisji Heraldycznej, który był 10 albo 11 lat temu autorem tej grafiki. W momencie, kiedy to było uzupełniane i wysyłane do Komisji Heraldycznej do zaopiniowania w zeszłym roku, on jeszcze żył, był członkiem komisji. Więc żeby nie wszczynać niepotrzebnych zatargów, poszliśmy jego tokiem myślenia. Skąd czerwony? Z najczęstszej u nas w Polsce praktyki odmieniania pola tarczy. Pole tarczy powinno być inne niż pole tarczy właściciela. O. Chyba że jest wyraźnie zaznaczone, dozwalam używać swojego herbu. No to wtedy jeden do jednego, że tak powiem, i sprawa załatwiona. To najczęstsza praktyka i z tego co wiem, bo rozmawiałem z świętej pamięci Alfredem na ten temat, on poszedł tą drogą rozumowania. Zawsze ono, odkąd się barwnie pojawiało, odkąd pojawiały się opisy kolorów, tam jest zawsze czerwone, czerwone, czerwone. No więc niestety jakby nie mamy podstawy do tego, żeby odmienić je z powrotem, jeśli tak mogę powiedzieć, na niebieskie. Ten herb poszedł do zaopiniowania w wersji graficznej świętej pamięci Alfreda Znamierowskiego z prostej przyczyny. On był wtedy członkiem Komisji Heraldycznej. Więc no, poprawiać po członku Komisji Heraldycznej, to nie wiem, pan po dyrektorze najwyższym naczelnym archiwum, prawo, no. To w każdym bądź razie, oczywiście to jest do powrotu i do zrobienia. Można tą nogę odsłonić, można psu kazać lizać mu tą nogę. Pytanie, co prawda ja teraz tak czysto teoretycznie próbuję sobie wyobrazić, jak to będzie przełożone na 35 mm, ale to jest już to są technikalia, nie chcę państwa zanudzać. Co do pana profesora Gumowskiego i jego wierności w odtwarzaniu i odczytywaniu, to jest... Ja mam za sobą prawie 40 herbów. Mniej więcej w 30 korzystaliśmy z kolegą, bo pracuję z kolegą, z jakichś źródeł związanych z profesorem Gumowskim. 60-65% to są jakieś pomyłki, niedoróbki, przekręcenia, przeinaczenia, więc jest punkt zaczepienia, jest punkt podstawy, ale trzeba podchodzić bardzo ostrożnie. Bardzo ostrożnie do profesora Gumowskiego. Przepraszam, jeszcze jakieś, mniej więcej, bo tak próbowałem. Tres Montes. Chodzi o rękę podniesioną. On ją tam ma wskazującą, tylko tu nie ma napisu. Tu nie ma napisu otokowego. I niestety. Proszę pana, problem dla nas heraldyków, dla was archiwistów, historyków, być może to nie jest problem. Dla nas problem jest taki. Mam przedstawienie pieczętne zgodnie z zaleceniami Komisji Heraldycznej i pierwszym krakowskim kolokwium heraldycznym. Ja mam obowiązek trzymać się tego, co widzę na tym wyobrażeniu. Takie jest, proszę zrozumieć, takie jest stanowisko Komisji Heraldycznej. Możemy tutaj pewne elementy i zmiany w naszym herbie poczynić. Oczywiście szanujemy też no, takie podejście naszego Urzędu Miasta, że chce zaznaczyć 300-lecie Suwałk. Niemniej jednak myślę, że suwalczanom bardziej zależy na tym, żeby ten herb był do przyjęcia. W miarę poprawny, pozytywny.
I myślę, że tutaj parę elementów, o których mówimy, chociażby sytuacja tego psa świętego Rocha, myślę, że jeżeli tutaj jest otwartość na te zmiany, myślę, że suwalczanie też do tego podejdą w sposób wyrozumiały i przyjmą te zmiany, które myślę też będą opracowane razem tutaj z naszymi historykami, żeby ta wiedza była bardziej pełniejsza. I myślę, że w ten sposób będziemy mogli w końcu zakończyć sprawę herbu, ale nie chciałbym determinować daty powstania tego herbu od tego roku, od 300-lecia Suwałk. Bardziej zależy nam, żeby on był herb był dobry, poprawny, żeby się źle nie kojarzył, żeby właśnie ten pies lizał tą nogę dla świętego Rocha i żeby tutaj też suwalczanie mieli taki udział, że przynajmniej będą informowani o pracach tego, mam nadzieję, nowego zespołu i w sposób bardziej przyjazny, kompetentny i też jasny zostanie to nam przedstawione do akceptacji nas wszystkich dla dobra naszego miasta. Dziękuję Jacku, to fajnie, że ta dyskusja łączy wszystkie strony, bo chciałbym powiedzieć o dwóch kamieniach milowych, które nas tutaj łączą. Po pierwsze, ten herb, który jest nielegalny, tak jak pan prezydent powiedział, należy zmienić i to mamy wszyscy świadomość. Po drugie, to, co się pojawiło z prawej strony, jest nie do przyjęcia dla mieszkańców miasta. I powinniśmy o tych dwóch kamieniach milowych mówić i dzisiaj jest ta dyskusja. I do pana, panie Robercie, bo tak się zwracamy sympatycznie, w Suwałkach jest zawsze sympatycznie, to tak po imieniu. Prośba, gdyby pan jeszcze raz był... Ten, który został nam zaprezentowany jako... Aha, no chodzi nowy stary. No, może inaczej powiem. Przed sobą jeden. O, widzi pan, jak to trzeba dokładnie być precyzyjnie. Ten, który został nam przedstawiony jako jedyna możliwość, która jest do przyjęcia. O tak powiem. A teraz cieszę się, bo jest możliwość dyskusji. I dziękuję panu za to, że pan powiedział, że jest możliwość dyskusji i myśmy na to oczekiwali. I powiem tak, gdyby pan jeszcze raz był uprzejmy powiedzieć publicznie, które ze rzeczy są absolutnie nie do zmiany, a nad którymi rzeczami jesteście państwo, może tak, jest w stanie Komisja Heraldyczna pana zdaniem dyskutować. Zacznę od tego, że nie udzielę panu odpowiedzi absolutnej. Możemy rozmawiać, dyskutować. Ja nie jestem członkiem Komisji Heraldycznej, więc mogę mówić z mojego doświadczenia. I tylko tyle, proszę to jakby dobrze zrozumieć. Nie mam prawa wypowiadać się w imieniu komisji. Można zmienić szaty obu świętych. Można zmienić, odsłonić nogę, o tak to nazwę. Można trochę zmienić kształt psa i go albo lizać, albo nie lizać. Tu się możemy zastanawiać. I kolejna rzecz, o której możemy rozmawiać, to ewentualnie kąt dotarcia Trójwzgórz do krawędzi tarczy. Generalnie, aha, no i jeszcze odmłodzenie, postarzenie twarzy. Tak to określę. Konkluzja taka, że nowy tekst do modyfikacji. Tak, do korekty i cieszę się niezmiernie, że Heraldy, który przygotowywał ostateczny projekt i który przedstawiał w Komisji Heraldycznej, jest skłonny nanieść pewne poprawki, pewne korekty i myślę, że te uwagi były trafne ze strony tutaj osób, które brały udział w tym spotkaniu i ze strony również mieszkańców naszego miasta. Cieszę się, że udało nam się trochę przebić ten mur takiego narzucania swojego zdania przez Urząd Miejski. Cieszę się, że koledzy radni też wyrażają swoje opinie w sposób tak bardziej otwarty i bardziej od serca, nie w sposób narzucony. Cieszę się, że to ma dalszy ciąg, że będziemy pracować nad propozycją nowego herbu, że to nie jest ostateczna wersja, tak jak próbowano nam mnie wielokrotnie wmówić. Jest dużo do zrobienia. Wiele z tych uwag było cennych, bo są także głosem ludzi, którzy za jakiś czas tym znakiem się będą posługiwali. To będzie ich znak. No się z nim identyfikowali. Także bardzo cenne spotkanie i dla mnie bardzo ważne.
zmieni pan ten herb tak, żeby nam się spodobał? Ja nie jestem od zmieniania herbu, ja jestem od narysowania ewentualnie kolejnej wersji herbu. Herb może wam zmienić Rada Miejska po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej. To inaczej zapytam, narysuje pan tak, żeby się nam bardziej podobał? Mam nadzieję, że pan prezydent miasta, władze miasta Suwałki zlecą nam taką pracę. Wtedy oczywiście przystąpimy do wykonania projektu, kolejnego projektu państwa herbu. Czy po tych wszystkich uwagach, które dzisiaj tutaj padły, również z pańskiej strony, czy w pana opinii jako heraldyka mamy jakiś na horyzoncie punkt styczny, punkt, który możemy nazwać kompromisem w zakresie tego znaku? Myślę, że tak. Wydaje mi się, że tak. Oczywiście Komisji Heraldycznej tak naprawdę nie do końca interesują kwestie ideologiczne. Tutaj no jest grafika, jest na pieczęci to, co jest. Mamy się odnieść do tego, koniec, kropka. Sprawa załatwiona. Nie mamy wielkiego pola manewru. Natomiast widzę, że możemy znaleźć wspólny mianownik, to się chyba w matematyce nazywało.